Test, 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 dobra, pamiętajcie, wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem nie nieporadną, przeczytajcie sobie, a w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku pokażę parę czerwonych flag, ale, 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 ale pokażę też, że w Polsce wyrasta ogromna zielona flaga i ten dip, który nadchodzi, znaczy trzy czerwone flagi oczywiście będą na Black Swan, ale w Polsce nadchodzi ogromna zielona flaga, zielona flaga. I ten dip, który będzie na rynku, pewnie wystraszy wielu, ale będzie to tylko dip, i jedziemy dalej do góry. Więc jak kangury, ruszamy dalej. Albo jak kun, ruszamy dalej. nazywam się Maciek, to jest Krypto. Zaczynamy wszystko co powiem, tylko i wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Więc ruszamy. Chciałbym zacząć od DXY tutaj, bo wielu z Was pyta na przykład o to, czy dolar jeszcze spadnie, czy tam polski złoty jest sens kupować teraz euro, czy w ogóle. I zobaczcie, DXY w tej chwili jest bardzo ciekawym tutaj punkcie, i jeżeli teraz ruszymy tutaj do góry przebijemy ten lokalny all time high, to raczej wtedy idziemy na górę tutaj tego kanału, tak będzie jeszcze tutaj bardziej takie wybicie, ale w tym momencie napotkaliśmy tutaj na problem. Jeżeli cofniemy się poniżej tego poziomu 103 słynnego, tak to uważajcie, bo wtedy prawdopodobnie cały rynek by tutaj ruszył i ruszyłby z impetem, a następnie jeszcze w tym samym miesiącu jeszcze by się wykrzaczył tutaj. Tak bym to po prostu zobaczył. Po prostu jesteśmy w miejscu, w którym Prawdopodobieństwo, że rynek pójdzie do góry zwiększa się, znaczy pójdzie do dołu zwiększa się z chwilą wejścia DXY na ten poziom, a zwiększy się, jeżeli pójdzie do góry, jeżeli DXY spadnie tutaj poniżej tego poziomu. I tak samo na Bitcoinie. Jak zwał, tak zwał. Można mieć tutaj różne inne układy, w zależności od tego, który wyjdzie, wtedy będzie większe prawdopodobieństwo. Jest teraz parę różnego typu scenarius. Tak? Można zrobić tak, że na przykład tutaj możemy mieć A, tutaj by było B. I do góry byśmy ślicę, czyli znowu 1, 2, 4, 5, tak? Albo powiedzmy teraz, na przykład, według tego scenariusza, mieliśmy tutaj spadek, i nie do końca jest tutaj piąta fala, jest to tylko trzecia. Tutaj robimy czwartą, i teraz jeszcze byśmy mieli tutaj tą piątą, tą piątą w piątce spadek, czyli tutaj te zielone fale, tak? I wtedy byłoby zakończenie, na przykład, tego niebieskiego, a też ABC. I teraz nie wiadomo do końca, w którą stronę pójdzie. Widać tutaj, że powyżej tej 50 jest dużo likwidacji stawiałbym wtedy, że cena będzie szła tutaj do góry dosyć znacznie i jeżeli tutaj zejdziemy w okolice 25-300 tutaj w tym miejscu, to powracając na swing failure pattern, czyli byłby swing failed tak tutaj, swing failed wtedy cena prawdopodobnie odbijałaby i byśmy szli przebijając tą 50 wtedy byłby taki tutaj wzrost powiedzmy. Układ ten jest bardzo podobny do roku 2019 też mieliśmy takie typowo emocjonalne formaty, po których jeszcze tutaj było, znaczy był, był spadek, następnie było podbicie już na niższy szczyt, tutaj był taki grounding i zaczęliśmy wchodzić. I jak już każdy czekał wtedy w 2019 roku, że już będziemy szli, nagle Black Panther przyleciała, czyli Black Kuna, czyli Black Event, czyli Black cokolwiek kaszlący ten Kaszlący sentyment, ktoś przestawił cyferki w charakterystyce Plandeki o ten, o 1,0 i oczywiście cała naukowa brać. Tak, 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 już nikt nie zwraca do uwagi, tak, 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 tak. Więc co na przykład teraz można zrobić? Ja bym zaczekał chwileczkę tutaj, i mnie interesuje moment, w którym albo gruchniemy teraz, tutaj do dołu, zaraz wam pokażę likwidację. Albo cena będzie lecieć do dołu, następnie wróci na swing failure. Ewentualnie tutaj mamy kolejny duży swing, tak? O tutaj, taki, takie klasy, i cena by wróciła, wtedy widziałbym, że raczej jest odreagowanie i idziemy z tego odreagowania do góry, albo impulsem, albo kolejne ABC, albo ym, ym, albo byłby to jakieś podbicie, tak? Patrząc na całość, tak mniej więcej to wygląda, nadal jestem bardziej in favor, że będziemy tutaj lecieć, ale nie od razu. Pamiętajcie, że Mocny spadek, potrzebny jest news, a te newsy bam, dzisiaj będą em, atakowały. tak e, Ciekawie wygląda AWE, czeka na spadek tego zielonego pola. E, link też ciekawe wygląda. Na razie próbuję tutaj wywrzeć się z tej 50, ale jest w kanale, więc em, bardziej bym patrzył, że to jest to taka, powiedzmy, korekta boczna i jeszcze tutaj, żeby nam zawitał ten link i wtedy na przykład mógłby mógłby odbić. W ogóle większość coinów, tak jak zobaczcie, większość coinów jest już nastawiona na takie odbicia. Zobaczcie, dywergencje, dywergencje są yy, na wielu monetach. Nie, dywergencje są na wielu monetach. Po prostu zobaczcie tutaj na przykład ADA też ma dywergencję, tak? Yy, AWAX yy, tutaj już dywergencja się zebrała. Już te, te ruchy, te ruchy są gotowe, te monety są gotowe na na po, na, na, po prostu na wzrosty. Tylko, że Bitcoin musi tutaj pokazać. Teraz, jeżeli te wszystkie coiny, które są tutaj przedstawione, e, załamą się teraz, bo to są takie typowe patterny czwartej fali, tutaj widzę, tak jak i e, Bitcoin miał, i one chwilę później zaczęły wyłamywać się, ale jeżeli był zły rynek, to one dramatycznie spadały. Dlatego jeszcze tutaj, zobaczcie, jak sobie popatrzymy na, na ten wykresik, na ten wykresik. Ciekawe czy wejdą tutaj dobre zakupy. No mniej więcej tak to tutaj wygląda. Tak, tak to wygląda. Moglibyśmy mieć jeszcze jedno podbicie żebyśmy wyrównali bardzo ładnie taki ten Head and Shoulders. tak? Ewentualnie Fipsy odtąd dotąd i tutaj, tutaj na 28, 29 jest Golden Pocket. I po prostu byśmy cisnęli tutaj w dół coś by się pojawiło. A to coś właśnie tutaj też nadchodzi. Spójrzcie GRT bardzo pięknie wygląda. Już na końcu tutaj robi się nam dywergencja. Tak? Czyli raz dwa trzy. 4-5. Bardzo ładna tutaj dywergencja się nam robi. Chociaż yy, nie, robiła się, robiła się. Teraz już cena nie weszła, bo to jest zaraz momencik dniówka. Tu widziałem, że się widziałem, że się robiła, ale to nie na tej osi nam się tutaj zrobiła, a nie tego wiku tutaj. Także no, akurat nie widać tej dywergencji tutaj. To w innej monecie. Mamcik. O, ale zobaczcie, bardzo piękna korekta, to jest spadkowa. No nie wiem, można sobie wziąć jeszcze, nie wiem, NMR. Właśnie. O, właśnie nie śledziłem tego przez dwa dni. Proszę bardzo, NMR z 11 na 24. Dziękuję bardzo. Szkoda, szkoda, szkoda. Chociaż nie taka szkoda, bo ja posiadam NMR. Także szkoda, że tutaj nie zauważyłem, po prostu nie, nie tego, nie widziałem. I zobaczcie, bardzo podobny układ, tak? I też tutaj do góry. To, to jest znak, że bitcoin jest po prostu nudny i kapitał skacze z monety na monetę. Weźmy sobie Agix. Spójrzcie, bardzo podobny, też taki układ. Agix, nie wiem, bardziej mi wygląda, żebyśmy mogli mieć jeszcze tutaj taką, świetnie by było taki spadek. Zobaczcie, tak jak tutaj mieliśmy to wiele. Wiele razy, jakbyśmy sobie tutaj podstawili, widzimy takie tutaj, właśnie spadki. Więc AGIX mogłoby coś takiego zrobić, e, byłoby ładnie, ale, ale jak zaczniemy się górą włożyć. Tylko wiecie, teraz kapitał, jak na podstawie tego NMR, jak tak silnie uderzył, to znowu te coiny mogą być tutaj wybierane. Powiedzmy, WAJ, coś tu próbowało, ale też, też zobaczcie, bardzo podobny układ. Double taki bottom, tutaj zejście. Um, nie wiem, no jest tego, jest tego bardzo dużo, bardzo dużo. I te monety po prostu będą wybierały takie tutaj skoki, ale jak sobie popatrzymy na innego typu monety. Zobaczcie, mamy na przykład tutaj PvP, o którym dzisiaj e, trochę powiem, BOT trzyma się bardzo ładnie w tym dużym kanale. Tu jest jego środkowa część. I zobaczcie, jak odbija. I teraz ponownie, zobaczcie, weźmy sobie, ajajaja, weźmy sobie tutaj włączmy. OK weźmy sobie włączy RSA już na poziomie, w którym odbija. I tak jak mówiłem, często tutaj jest kasa. Ta kasa tutaj normalnie po prostu funkcjonuje i ona jest. BB na przykład, zobaczcie, tutaj był ostatnio, jak podawałem na, na tym, e, na przypomnienie, bo na, na gemsach były. I zobaczcie, bardzo pięknie z dwóch odbił. te monety cały czas tutaj dają. Akurat dar zszedł do swojego tutaj poziomu i czekam, aż RSI zejdzie znowu na dół i znowu e, by na przykład tutaj e, mógł wchodzić. Te, te, po prostu te koiny, e, te koiny tutaj. E, lubią, e, lubią po prostu takie, takie cykle. Co tutaj jeszcze, jeszcze było? Tutaj Aimbot bardzo ładnie kręcił. E, e, cały czas. E, co tutaj? Bibi, dark. E, tutaj także. Tak mniej więcej by to wyglądało. Jeszcze zobaczcie sobie likwidację. Spójrzcie, likwidację w tym momencie. czekajcie, bo to jakaś mucha mi lata po tym ekranie. Nie wiem. Akurat wchodzi na likwidację, więc kto wie. likwidacje, zobaczcie, równo są tutaj bardzo rozmieszczone. 25,700, 26 tysięcy zobaczcie, 26 tysięcy tak, 25,700, 26 tysięcy no i zobaczmy. 25,700, <coughs> 25 tylko tutaj zaczniemy jeszcze poniżej tego weeku spadać. Zaczynają się do 25,300. No właśnie, do 25,300. Widzimy, cały ten ruch, cały ten ruch byłyby te likwidacje i potem o 26. Czyli 26 mamy, tuż powyżej tej tutaj średniej, tu są, jak cena zacznie się przebijać, to od razu uruchamia te likwidacje. Od razu zobaczcie, od razu są likwidacje, tutaj mamy je pokazane. O, zobaczcie, Likwidacje, likwidacje. Tu mamy 26, a tu mamy 25,700. Po prostu w tej chwili jedynym tradem, jaki robi Market Maker, to jest wejście na likwidację i wzięcie kasy. Po prostu tam są pieniądze, tutaj cena idzie bokiem, ludzie obstawiają. W, w takim rynku, w takim range'u e, najlepiej jest, jak łapie się maksymalne wychylenia i wtedy już się po prostu e, jest w rynku. Także no sami widzicie, no po prostu to jest taka strategia, jak jest nudny rynek, market maker musi zarabiać, a najlepiej zarabia się na braniu likwidacji. Po prostu najlepiej jest na braniu tych, e, tych likwidacji. Dobra, idziemy dalej, idziemy do wiadomości, idziemy do wiadomości, e, słuchajcie, Sporo, sporo, sporo. Dobra. Jak wiecie, e, Country Garden e, dostaje tutaj approval. Zobaczcie, Country Garden e, dostaje approval, żeby wy, tego wydłużyć e, Yuan Bond Repayments. I teraz, e, zobaczcie, mówimy tutaj o największym deweloperze, jeśli chodzi o Chiny, a jeden to, co oni zrobili, ten delay e, w spłatach, jest to 20 milionów yuanów. Mówimy tu o deweloperze, który prawdopodobnie sam solo jest odpowiedzialny za około 10% PKB Chin, a nie ma 20 milionów yuanów, tak? Także zobaczcie, prywatny sektor e, chwyta się czego może, i rząd nie ma wyboru i zacznie dotować tutaj te wszystkie, e, te wszystkie rzeczy. Tylko nadal pozostaje pytanie: po kiego wała ma to wszystko być, jeżeli tak nikt tego nie będzie kupował? W Chinach jest taki problem, że dużo z tych zakupów dzieje się, że już brany jest kredyt na dziurę w ziemi, tam jest dziura dziur w ziemi, jest budowany i ludzie muszą spłacać te, muszą spłacać te kredyty, tak. I ludzie zaczęli po prostu yy, yy, panikować, nie panikować, wkurzać się, gdy Wiadomo było, że budowy nie, nie będą dokończone, a oni musieli nadal na poczet tej budowy wpłacać pieniądze, tak? I dlatego były te demonstracje pod bankami, dlatego były te zabezpieczenia, a rząd już zabezpieczać banki, żeby te spłacały, dawały nadal tym deweloperem, żeby one dokończyły to, chociaż to już było bez sensu. Bez sensu. Także dużo ten... W ostatnich dniach władze zaanonsowały nowy stimulus dla właśnie tego sektora. Także będą musiały drukować, będą musiał drukować. Czerwona flaga to jest taka, że dzieje się źle w Chinach. Dzieje się źle w Chinach. Dobra, dzieje się. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Dalej z innych, z innych czerwonych tutaj flag jest choroba, która nadciąga. Tak? Już widzimy, że tam ilość zarażonych, tutaj ilość zarażonych, tam jest to ta sama informacja, co poprzednio. Miesiąc, dwa bo trzeba było, jak zobaczymy, jeszcze bardziej nasilające się, e, nasilające się te różne rzeczy, to e, zobaczycie, że znowu nagle coś przyjdzie tylko, nie wiem, czy, no nie wiem, jeżeli znowu takie coś odwalą, ok, i zamkną cały świat, i w ogóle, nie wiem, ale po prostu mają nas za idiotów. To jest też dobre i złe, ponieważ jeżeli mają nas za idiotów, to nie doceniają nas, ludzi w sensie, nie doceniają nas, tak? I dużo ludzi już nie wierzy w te rzeczy, więc jeżeli walka, tak jak w Polsce, walka była bardzo ostra, jak rząd zamykał, powiedzmy, zakłady pracy, różnego typu restauracje, różnego typu jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, wypoczynki, rehabilitacje, no i po, po, po prostu po kolei, tak, zamykał i ludzie walczyli, tak jak widzieliśmy to z telewizji, to ta walka teraz będzie dwa razy większa. Ludzie już nie będą sobie dawać. Nawet ci, co po prostu, powiedzmy, w pierwszej fazie uwierzyli, to teraz nie za bardzo, bo bardzo podobnie... No chyba, że znowu za im kasę i wtedy znowu każdy będzie odpuszczał, ale i tak wydaje mi się, że walka będzie większa, tak? I trzecia czerwona flaga są to obligacje. O tych obligacjach to dzisiaj powiem parę słów. Po prostu obligacje są na rekordowo niskich pułapach. Chodzi o obligacje Stanów Zjednoczonych. Są na rekordowo niskich pułapach. Nikt nie chce tych obligacji. Nikt nie chce tych obligacji. I krzywa dziesięciolatków minus dwulatki, tak? Jest tej chwili na dole i ona wieszczy często recesję już od Praktycznie jest to, jak dotąd się ten, ten indykator się nie zawiódł, czyli widać, że za bardzo nikt nie chce kupować tych obligacji. Nikt nie chce kupować tych obligacji, więc jest tutaj nieufność. Jedyną szansą, żeby ktoś chciał kupować te obligacje skarbowe, jest to, żeby stopy procentowe zaczęły spadać. Więc kolejna układanka układa nam się w biegni i gruby w naszej fazie. No nie wiem. No nie wiem. No po prostu. Mamy trzy czerwone flagi, czyli dla nas trzy czerwone tworzą jedną zieloną, w której będzie ostry, ostry jakieś, nie wiem, zatrzymanie pracy serca, coś takiego, a później będzie odbicie najbardziej stracą oczywiście ludzie pracujący. Do szkoły przy okazji info na, na gębę. Koleżanka pracuje w Lombardzie, mówi, że tyle niewykupionych rzeczy dawno nie było, i tendencja się utrzymuje od jakiegoś czasu. Jest squeeze y, na Fiat Maric. Ja Od jakiegoś czasu na YouTube opowiada dużo filmików, Carry position ze Stanów. Tak? No jest dużo, bardzo tak, bo tych, tych. Ale o to chodzi, że pytanie jest, y, jaki w Polsce jest, y, jaki w Polsce procent z deweloperki jest odpowiedzialny, czy znaczy generuje y, procent y, PKB polskiego. Ok? Jeżeli deweloperska polska wpływa, deweloperska, deweloperka wpływa na powiedzmy, nie wiem, 15 do 20% PKB Polski, ten, ten cały rejon, to jak deweloperka klęknie, okej, okay, a już widać, że zobaczcie, tych pieniędzy, co tutaj weszły, tych pieniędzy, nie ma tyle, żeby ciągnąć dalej to w górę. Potrzeba przynajmniej jeszcze, nie wiem, no, z pół raza więcej albo z dwa razy więcej kasy, żeby od tego momentu do tego przeciągnąć całą tą gospodarkę. I ta kasa napływa. Tylko, że im wyżej już będziemy, tym później wiecie, rynek się załamuje. Dlatego w krypto, jak mamy pompę na jakimś monecie i ta moneta idzie do góry, 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 do góry. wkrótce dochodzi do takiego momentu, że pod swoim ciężarem, czyli już nie ma tylu chętnych, żeby to kupować, po prostu nie ma tyle kasy, chętni to kasa, i ta cena się załamuje. Wtedy zaczynają ci, co tutaj kupili, sprzedawać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, brać zysk, i bardzo szybko to leci do dołu. Mnóstwo market sale, market sale, i nagle ta cena. Tutaj, bo nie było już kupujących, skończył ten hype i tutaj powiedzmy jakiś retest, coś się zbiera i ta moneta na przykład jak są chętni to znowu idzie, tak samo jest z każdym z każdym cyklem, z każdym cyklem, zobaczcie, yy, dodatkowo chińskie fabryki, które tutaj yy, dały trochę nadziei, niestety nie pokazują i yy, yy, troszeczkę tutaj nam estimate wzrasta, tak pijemy, ale to nadal nie jest to, to nadal nie jest to, bez, bez y, przyjazdu kasy nie, nie będzie tutaj tego. Nie będzie. Um, U, zobaczcie. US Consumer Confidence pulled back in August, czyli nagle y, pewność klientów w USA, klientów była, kupujących była dobra, ale się cofnęła. I teraz zobaczcie, jakie to ma reakcje. Powiedzmy, y, klienci mają pewność i opadają. Wtedy, jeżeli oni mniej kupują, to Ludzie z fabryki, którzy pracują w fabryce, mają mniej zamówień, prawda? Jeżeli mają mniej zamówień, to jest yy, groźba yy, zwolnień, prawda? Tutaj, layoff. Jeżeli zwolnień, to ich yy, pewność znowu maleje. I mamy taki trójkąt samo się napędzający, więc tylko potrzeba, żeby jeden z tych z tego trójkątu się aktywował, tak? I wtedy zaczynamy. Jeżeli to fabryki zaczną tracić pierwsze, no to będą zwolnienia. Jak zwolnienia to tutaj, rozumiemy. To jest, to jest prosty mechanizm, prosty mechanizm. A w Polsce, jak sobie zobaczymy na bezrobocie. Spójrzcie, ok. Mamy na razie boton. Czekamy na dane z sierpnia, no pewnie września to będzie. Jeżeli podskoczą te dane tutaj, tak się wyrównają, a już w ogóle jak tutaj będziemy mieć, powiedzmy, tutaj sobie zaznaczmy, że jak kiedyś będzie takie coś. O tutaj, o, tu w tym miejscu sobie zaznaczymy. Będzie to. Będzie to e, recesja, dobra? I tutaj postawimy też sobie alarm. Oj, nie można dać alarmu. Dobra, to tutaj będzie mieć recesja. Wtedy zaczynam zarazać o recesję. Także zobaczymy. Podniesienie się tego na 6%. Zobaczycie, że potem ta ten trójkąt, który właśnie pokazałem. tak, Tutaj em, confidence, czyli em, e, to pewność, tak? Pewność, e, praca e, i e, powiedzmy tutaj zwolnienia, tak. Zaczną operować. Tak? zaczną operować. Ci mniej kupują, to wpływa na pracę, praca, zwolnienia i tak w kółko, i tak w kółko, aż dojdziemy do takiego celownika jak miał Predator i wtedy zacznie się dziać yy, całkiem, całkiem ciekawie. Tutaj właśnie sporo osób mi podsyła właśnie filmiki, jak jedzie tam w, w okolice właśnie granicy ukraińskiej i pokazuje mnóstwo, 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 mnóstwo różnego typu transportu. No, nie wiem, jak to można powiedzieć, ludzie zarabiają, tak, ludzie tutaj robią. Niektórzy uciekają, niektórzy robią tym pieniądze, no. Tak to wygląda. Na pewno nie jest tak, jak opowiadają to media. I dzisiaj jeszcze. A, jeszcze mam tutaj dwie takie wiadomości. Eee, momencik, jeszcze są dwie takie wiadomości. Zaraz tutaj jedną taką pokażę. Momento. Eee, bo tutaj czas powiedzieć parę rzeczy o. Nadchodzącym. Momencik. O, dalej. O. Ym, już pokazuję. Zobaczcie tutaj. Kolejnej osobie zablokowali konto, tak? Kolejnej osobie zablokowali konto. I patrzcie tutaj. Tu takie coś yy, mi ktoś podesłał. O. Będzie. to tutaj. Tutaj to wkleję, będzie lepiej. Zobaczcie, tutaj też takie coś, spójrzcie, to jest, to pokazuje to, co właśnie ma nadejść. Tutaj ktoś op opisuje, że wchodzi na aplikację, a tam widzi, tam jest screen też, ale już mi się tutaj tu nie zgrało. Minus 2 miliony na koncie, dług, tak? No i mówi, że jak to? Mówi, tutaj ma 21 lat chłopak i, i, i pyta się, o co chodzi. I zobaczcie, że urząd y, namierzył jakiegoś tam innego klienta, a przez pomyłkę Jemu to wwalono, tak? Ale jak próbował się dowiedzieć, na przykład co się dzieje, i chodził i do banku, i na policję, i do urzędu skarbowego, to każemy to w dupie. Każemy to w dupie, bo z jakiegoś powodu on tam wyniku, że jest powiedzmy ścigany. A on w ogóle nie ma ten. Dopiero później um, pani powiedziała, że że dług w tej sygnaturze wystawiony jest na zupełnie inną osobę, nawet nie widnieje w ich rejestrze ta osoba, tak? Więc błąd leży po stronie banku. To bank to zrobił, a dokładnie tutaj w banku, tak? I w placówce poinformowali, że nie zdejmą z niego tego długu, przecież wystawiony jest na, na niego. Tak? Czyli, czyli ktoś popełnił błąd, i jest pętla. I pomyślcie sobie teraz, jak dane zostaną scentralizowane, pieniądze programowalne będą scentralizowane i nie wiem, w cokolwiek będzie scentralizowane. Jeden urzędnik popełni błąd, a że nie myślą oni, tak? Nie myślą oni, więc nikt nie będzie tego błędu naprawiał. Wszyscy będą po prostu jechać i. Będzie jeden wielki, jeden wielki cykl. I na przykład, tutaj powiedzmy em, też z, yy, ten yy, konto, tutaj właśnie, też on jest taką. Yy, tą yy, Daily Mail, takim różne artykuły, tak robi i yy, też yy, zablokowali konto, ponieważ pisała jakieś rzeczy niewygodne, niewygodne, niewygodne klientka. Jeszcze to jest zobaczcie, to jest bardzo dobrze opracuje. Indeks e, Harnasza w 2016 roku. Za 500 zł można było kupić prawie 300 sztuk. Za 800 zł można było kupić blisko 470 sztuk. W 2026 za 500 zł już tylko 150 sztuk, czyli prawie połowa spadła tutaj, powiedzmy. Za za 800 zł 240 sztuk, tak? Tutaj. Także tak wygląda właśnie dawanie pieniędzy darmo. Nie ma nic za darmo. Jeżeli ktoś twierdzi, że pieniądze powinny być dawane tam komuś, bo jak przynajmniej są tak jakieś tam sądy uliczne, że ktoś tam powinno powinny być dawane, to tak to, to łatwo można powiedzieć, że ta osoba wspiera niewolnictwo. Jeżeli ten pieniądz jest dawany za darmo, a pieniądz jest to praca, wypracowana praca. Tak, jest, to nie jest medium wymiany. Pieniądz, pieniądz to jest reprezentacja pra, pracy. A Fiat jest tylko medium wymiany, więc nie jest nazywany pieniądzem. Złoto, potrzeba wykonać pracę, żeby coś było. Powiedzmy, ktoś zrobi ciasto. Potrzeba zrobić pracę, żeby to było wymienne. Dlatego wartość ciasta jest taka, a taka na przykład, tak? Bitcoin, Potrzeba trzeba wykonać pracę, żeby to dostać. No nie można wziąć sobie i na przykład, nie wiem, państwo powie, dobra, to wydrukujcie nam tysiąc bitcoinów, my idziemy ku, Nie ma. Dlatego to są pieniądze, a waluta, fiat, to jest waluta, tak? Dobra, przejdźmy może trochę do krypto. Nasdex, uważajcie, pamiętacie Nasdex celowo tutaj, mówię o tym troszeczkę później, ponieważ wiem, że wtedy swędziały wszystkich dziąsła, Zobaczcie, Nazdek w tej chwili bardzo ładnie tutaj opada. Myślę, że jeszcze może tutaj troszeczkę opaść, nawet na tutaj te 4 centy. Powiedzmy, chyba że no jak dopiero aż, aż, aż 9 spadnie, tutaj, tak? Bo cały czas jest w kanale i pasuje to na taką, powiedzmy, tutaj yy, dalszą część tej korekty, która zwykle sięga do dołu tego kanału, dobra? Tak to tutaj widzę, więc jeszcze można go przytulić tutaj trochę niżej. Ale zobaczcie, jak on powoli tutaj spycha się. Spójrzcie, projekt, który ma 117 kilo market capu. Natomiast liquidity jest 166 kilo. Kumacie? Jest 166 kilo. Także yy, no jest, jest grubo tutaj. Full day liquidity no to jest 7 milionów, tak? a tutaj market cap jest tylko 117. Więc jak ma być market cap na yy, milionie, na miliony, no to wtedy już jest 10x. Znaczy milion 100 to już jest 10x, tak? Ale spójrzcie na to. Yy, w kwartale czwartym będzie, czyli w tym roku, Nasdaq 2.0 launch. Security Trading e, Examples e, Stonks, Stonks, stonks tak, License Exchange, e, e, Fiat OnRamp, tak? Launchpad dla Security Tokens, to, to będzie duże. Duże po prostu są rzeczy. W tej chwili działa tam tylko taki Stake i Swap, tak? I tam chyba Bridge jest teraz. A później już będą funkcjonalności. W kwartale pierwszym będzie już odpalenie ten ich, tej ich platformy Real World Asset, i to prawdopodobnie wtedy będzie dawało jakieś rezultaty. Jeżeli to wszystko się sprawdzi, no to wtedy mówimy, że ten token raczej zacznie nabierać te na wartości, bo będzie potrzebny, tak? Po prostu yy, będzie hype na niego. Czy te rzeczy będą super użyteczne, czy nie, to prawdopodobnie, wiecie, to jeszcze minie sporo lat, tak? Takie powoli to będzie, ale hype jaki z tego powstanie, będzie prawdopodobnie duży, bo jeżeli te do tych, e, e, w, e, tych real world assets dołączą jakieś inne projekty, youtuberzy inni tam wiedzą po prostu, że już jutro będziesz mógł ten, to po prostu będzie hype i wtedy ten projekt na przykład może nieźle już, dużo wydarzeń po prostu takich funkcjonalnych się tutaj robi. Jeszcze pójdźmy dalej tutaj, gala, ok, tam powiem jeszcze parę potem słów, ale gala coś nieciekawego dzieje się z galą, ponieważ dwóch yy, ownerów, funderów, zaczęło po prostu oskarżać jeden drugiego, że źle pieniądze zostały przeznaczone. Zwykle jak coś takiego się dzieje, to nieciekawie dzieje się z projektem. Po prostu są tam, niby projekt będzie kontynuowany tutaj, ale takie brudy wyciągane będą po prostu tego. No i gala spadła około 50%, chyba procent, to są 40% chyba. I no ciekawe, co dalej z tego będzie. Ciekawe, co dalej z tego będzie. Gala, zobaczcie, ładnie tutaj poleciała i teraz jest na swoim tutaj low. Jeżeli przebijemy te, ten, ten tutaj dołek, no to otworzymy tutaj nowe tutaj zajścia na nowe high. Także gala jeszcze, jeszcze w styczniu była za 6 centów, w tej chwili jest już tylko za 1,5 centa. Jeszcze mniej więcej półtora pół miesiąca temu była za prawie 3 centy, no a teraz spadła, no 50% spadła, tak? 50% jest spadła z tego, także no nie wiem, no troszeczkę ja w tej chwili to co mam tej gali, tak, bo ja tutaj się trochę pozbyłem, bardziej mnie interesuje, żeby to właśnie coś tego było, bym sobie dokupił, tak? Także, no, rzadko kiedy sprzedaję jakieś maksymalne powiedzmy na dniówce RSI, właśnie na dniówce jak to wygląda. Jest na samym dole, więc no, jest dosyć, dosyć dobra tutaj, wiecie, ktoś się sprzedał, ale nie było aż takiego sprzedania, rozumiecie? Nie, nie było aż takiego po prostu wysprzęglenia. Dobra, idziemy dalej, Fear and Greed. Pięknie, Fear, Fear wczoraj, w poprzednim tygodniu Fear, i w miesiącu o poprzednim neutral, czyli jesteśmy fear. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Crypto Bubbles. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, multi-chain został tak spompowany. Multichain to jest ten fraud escape bridge, który po prostu rabuje kasę, tak? Czyli były any swap, any swap, tak? Um, więc nie wiem, ale dzisiaj zaczęło pojawiać się sporo zielonych koniów. Jeszcze 4 godziny temu wszystko tutaj było nieciekawe. Front się też bardzo ładnie dał. Oax ładnie dał, tutaj ten pozdrowienia dla Oax inwestora i NMR oddał już, tak też, właśnie to może świadczyć o tym, że na przykład NIO może iść do góry, ok. I zobaczcie, pojawiają się powoli projekty, więc tak jak pokazywałem, kasa teraz skacze, tak, może to być ten moment, w którym po prostu Bitcoin troszeczkę będzie szedł bokiem, a kapitał będzie skakał, więc patrzcie na podobne patterny, i jak moneta, która poszła do góry, podobnie zachowuje, no to nie wiem, ale warto coś popatrzeć. MakerDAO, MakerDAO ma plany. W ogóle Vitalik sprzedał swoje udziały w MakerDAO i przesunął swoją kasę tam na prywatny wallet, tak? Ale o to chodzi, że MakerDAO zamierza, zamierza tutaj, nie wiem, dla lepszej funkcjonalności, dla czegokolwiek, zamierza przejść i zrobić, znaczy nie przejść na solane, tylko zrobić fork Solany co technicznie powinno w solanie troszeczkę pomóc, ale nie w taki sposób, jak widziałem tutaj sporo komentarzy, że no Solana teraz, Moon, Solana. Nie, to nie jest na solanie, tylko to będzie jako fork solany, wiecie. Tylko, że jeżeli to jest fork solany, to jakby... Ma już bardzo dużo devów i ludzi, którzy umieją pisać pod Solanę, więc będą mogli pisać na Maker, bo oni chcą swój część zrobić. To, to, to może być coś takiego, ale czy to będzie hicier? Wiecie, pamiętacie Ethereum Proof of Work? Jak miało być ten, ten? No tam nic się nie dzieje, tak? Zobaczcie, ile czasu zajęło Ethereum Classic, żeby się wydobyć z tego cienia Ethereumowego, żeby cokolwiek coś tam pokazać. Bardzo długo, więc no sam nie wiem, jeżeli zrobię takie coś, wydaje mi się, że Maker. Trochę spełznie do dołu, tak? Trochę spełznie. Co prawda ten dip, który oni tutaj zrobili, znaczy co Vitalik zrobił, został od razu wykupiony, od razu wykupiony, więc więc nie ma takiego wpływu, na razie nie ma wpływu na, na cenę Maker. Rynek nie jest zareagował na to, że Vitalik się pozbył. Więc może jest to dobra sprawa, nie wiem. Zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało. Przypomina mi to taki ruch, że patrzcie jak sola, e, Solana, Luna, e, ona powstawała na e, tym, na e, jakby kodzie e, Atomu, tak? I tam ta deweloperka była bardzo wysoka. No i ale sam atom nie miał z tego, nie miał z tego żadnych takich dużych korzyści, bo to, to nie odbywało się, że atom był konsumowany jak powiedzmy jakiś tlen. Zobaczcie co się dzieje na Ethereum i w tych layer dwójkach. W większości, ale tych layer dwójek, w większości, no jeżeli to są prawdziwe layer dwa, to korzystają jako Ethereum, jako ich moneta, prawda? Więc od razu Ethereum jest palone coraz szybciej. I to jest zużycie, ale Atom właśnie nie ma takiej funkcji i teraz tu Maker też raczej dla Solany nie będzie kimś takim. I to jest ciekawe. Lufthansa wchodzi w NFTki. Słuchajcie, to jest właśnie Web 3.0. Ja muszę nakręcić koniecznie ten odcinek o metaversach i grach i Web 3.0, ponieważ sporo gier nie idzie w tym kierunku. Po prostu sporo gier według mnie, jak się nie przestawi, klapnie. Z chwilą wyjścia GTA klapnie. A z chwilą wyjścia GTA zobaczycie masywny ruch na rynku. Fortnite, Apex Legends, Roadblocks, Minecraft. One wszystkie będą musiały wejść w Web3.0 i opiszę, jak można szukać wtedy projektów, które na Web3.0 mogą wtedy zrobić. Po prostu zmapowałem wartość ostatnio, jak byłem wtedy na wakacjach w Polsce, tak parę dni i sobie wypisałem pewne takie cechy po prostu od odbiorców po max. Maksy... Ja, ja jestem graczem tam powiedzmy z 30-letnim 30 doświadczeniem, ja nie tylko grałem, ale tam się interesowałem branżą. Jeszcze pamiętam czasy, nie wiem czy pamiętacie Top Secret, czyli Top Secret po polsku, Secret Service po polsku, Neo, tak też po polsku, bo to miałem jeszcze taka jedna gazetka, bo już nie pamiętam. Później oczywiście PSX Extreme, tak. Tutaj mój numer PSX Extreme, jak pamiętam jak zacząłem, to było, który to numer był, to był z Air na okładce, to było chyba numer 19, bodajże, a chyba 18 czy 17 bo z Duke Nukem Time to Kill. Także ym, o to chodzi, że dużo tutaj patrzyłem i jest pewien model, który prawdopodobnie będzie modelem wiodącym, bo te rzeczy to są teraz, ym, no nie wiem, czy będą takie wiodące. Wiodące one będą, powiem tak, to co się dzieje teraz, będzie wiodące dopiero w, jakby w trzecim etapie. Czy to mam teraz pierwszy etap, myślę, że drugi etap w ogóle się zmieni, a drugi etap dopiero powie, że pierwszy etap ma rację bytu. Tak to widzę. Ale to później. Zobaczcie, Lufthansa wchodzi w nft i spójrzcie, takie rzeczy jak różnego typu upgrade'y, jakieś powiedzmy, że klasa biznesowa, jakieś tam mile, zbieranie mili, tam różnych tych, będzie można handlować normalnie na prawdopodobnie powiedzmy, nie wiem, rynku zewnętrznym. Rynku zewnętrznym. Także Zbiera się bardzo dużo, zobaczcie, zbiera się bardzo dużo. Na przykład zobaczcie, um, Board y, Apes, tak? Powiedzmy, że Lufthansa wyda taki NFT, -taki jak. Coś jak Board Apes, coś w tym stylu, który będzie umożliwiał, nie wiem, biznes klasa za 10% ceny, coś w tym stylu, nie mam pojęcia, tak? Także y, może być całkiem tak jak Board Apes, że możecie wchodzić na imprezy specjalne, wtedy wiadomo, że żadna tam małpa, taka zwykła z ulicy, nie wejdzie, tylko wy. No, robi się dużo, robi się dużo. Gala, właśnie tutaj zobaczcie, jeden drugiego tam pozywa, kolejna tutaj drama i konkurencja, taka jak Pyr, Mylia i Naka, od razu poleciały do góry. Tam chyba po, nie wiem, 14 czy tam 15%, o tutaj są, 16% do góry. Więc mówię, jeden traci, drugi się bogaci. PVP Bot, właśnie to, co miałem powiedzieć. Słuchajcie, jest taki właśnie ten nowy coin, PVP Bot, o tutaj on i dosyć ładnie, dosyć ładnie on y, wygląda tutaj. Teraz już byliśmy tutaj na właśnie na spadku. Myślałem, że jeszcze niżej zajdziemy troszeczkę, ale spójrzcie w tym punkcie on się bardzo ładnie odbija i nie trzeba tu dużo kombinować. Po prostu jak jesteśmy na dole i widzimy duży spadek, te coiny po prostu lubią odbijać, tak? Lubimy odbijać. I na gemsach naprawdę sporo tutaj tych procentów jest, sporo procentów jest, tak jak tam właśnie mamy te monety, które, w których jest kasa, tak? które jest kasa. Y, drewnianego i mr. P. conorsa oczywiście. Więc yy, parę słów na temat właśnie tego. Te, to jest Telegram bot, kolejny, który powoduje, że można obstawiać przyszłe ceny różnych tokenów IRC20. Nie wiem, czy widzicie, ale zauważcie, że wchodzimy w ramię opcji. To jest option trading options. Góra, orzeł, albo reszka. Orzeł, albo reszka. Także na przykład, pamiętacie, o optymizm i te różne rzeczy, które tam są z DeFi i z tych tych różnych rzeczy. Opcje, tak jak bodajże K, jak to tam. Och, już nie pamiętam ten na K taki projekt, oraz tam chyba. Och, kurde, nie pamiętam zaraz. Tu mam wszystkie sobie tutaj DeFi. Mam kwenta, na przykład, tak? albo w ogóle całe velodrome, który jest dosyć tam w DeFi i różnego typu, Lira, która też jest, jak dobrze pamiętam, tym opcjami. Tak? Także to może być wtedy takie ruszenie, bo już widać, że idziemy w tym kierunku. Opcje w krypto są bardzo słabe. Nie ma tutaj. No i oczywiście, B-Bank, w którym też jest kasa. Tutaj dosyć sporo, on jest tak sporo reklamowany, ale jak spojrzymy, to już są takie projekty, ok? Będzie oferował OnRamp i OffRamp, tak? Będzie oferował kartę, będzie oferował apkę z portfelem, czyli według mnie to jest coś podobnego jak crypto.com i po prostu wchodzi taki nowy projekt. I wiecie, ludzie bardziej wolą być, o zobaczcie, NextGen właśnie, także ludzie wolą, aby być z czymś nowym, być z czymś nowym, a nie być z czymś starym, tak? Dlatego Uważam, że mo, nawet jak powtórzą model crypto.com, to mogą zdziałać więcej, ponieważ będzie teraz więcej kasy, a oni będą nowi i po prostu będzie można. Zobaczcie, mają tutaj zintegrowane konto bankowe, czyli taki, powiedzmy, yy, według mnie mierzą oni tak, tak jakby Swissborg, tak? Swissborg. Um, bo też jest Onfra, Onfra ze, Swiss, ze Swissborgu. Prawdopodobnie w tej kwartale będzie, znaczy w tym Q4 będzie karta, więc wtedy już yy, jakby będzie sporo, przynajmniej tak myślę, sporo będzie tam do, do powiedzenia, ale to będzie też coś nowego, to będzie też coś nowego, więc e, czy ja wiem, czy tak oryginal, zobaczcie, target easy on, off-ramping crypto gains, tak, no nie wiem, to jest, już było, growing use cases in the whole crypto, co takiego, także hype, 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 pamiętajcie, hype. To jest ciekawe, US SOCOM, czyli jak ktoś grał w ogóle w US SOCOM, będzie używało AI, żeby wykrywać disinformation Threads, disinformation threads, żeby dis disinformation threads. Także na koniec tego filmu zobaczycie tutaj w okienko, mniej więcej w tym miejscu będzie, o odcinku, który nagrałem chyba rok czy półtorej temu, pokazując, jakie kolejne będą walki na arenie politycznej i nam tutaj manipulacyjnej. I wyjaśniłem też, dlaczego takie coś będzie wybrane. Dobra, także pójście sobie ten filmik. Mało ludzi pewnie go widziało, mi się wydaje. Więc warto to obejrzeć. Eee, PIS ogłasza, słuchajcie. No i zobaczcie. Idziemy z. PIS zapowiada wprowadzenie programu modernizacji bloków wielkiej płyty, poinformował premier Mateusz Członecki w mediach społecznościowych. Także zobaczcie, kasa znowu płynie. Będzie jakieś załamanie, ale to będzie bardzo krótkie. Tutaj część ludzi wysprzęgli, bo się wystraszą. Niekdy nie wszyscy nie siedzą tutaj tak jak wy. I po prostu potem znowu idziemy na ten final diagonal. Czyli jak, jakbyśmy mieli sobie na, narysować ten diagonal, to. W tej chwili tutaj gdzieś idziemy, o ten kredyt 2%, później byłby szybki zjazd, ludzie by się wystraszyli i jeszcze dopompowanie kolejne. Tymczasem RSI, takiego czegoś spada nam coraz niżej, coraz niżej mamy trzy pinowe, tak tutaj i wtedy już nie ma siły i leci, i leci. Ja będę musiał też może w klasyczną środę, w klasyczną środę powiem o tym, o rynku, o ciężarze pieniądza, o tak to powiem. I zobaczcie, jeleni, znaleźli jeleni w Belgii. Rząd Belgii w wyniku emisji obligacji pozyskał prawie 22 miliardy euro, co czyni ją najbardziej udaną emisją obligacji w historii kraju, informuje agencja, agencja belga. To wyraźne wezwanie, nie rozumiem w tym, w tym, w tym w tego tekstu, to wyraźne wezwanie do okazania szacunku wystosowane przez belgijskich oszczędzających wobec sektora bankowego. Co ma Piernik w ogóle do wiatraka? Nie rozumiem, co ma taki piernik do wiaderka. Nie dość, że znaleźli jeleni, To jeszcze w jeleniejski sposób podziękowali po jeleniemu yy, yy, nim wszystkim. Mogli chociaż użyć, nie wiem, jakiś, jak, jakieś charakterystyczne głosy wyznaje, wydaje Jele? Takie coś nie. No, co tam, cokolwiek nie powinni w taki sposób zrobić, nie? Takie, yy, ale to osioł. osioł. <laughs> Powinniś jak osioł, bo to taki ym, ośli, ten, ośli, yy, ośli bel, belgijski jeleń, można powiedzieć. <laughs> znaleźli ten, znaleźli I Jeszcze na koniec tutaj, bo krąży dużo tutaj taki fam, że tam Kamil mówił, że jeden z projektów tam upadł i tam, oh my god, oh my god, więc yy, z tego, co już tam się dowiedziałem, na tych różnych, to nie jest to musible, bo część ludzi wskazała na musible, oraz nie są to piraci. Poraci zaczęli wydawać tutaj. tą. Po, 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 zaczęli wydawać. jak? Teraz. To głos Jelenia będzie zaraz. Albo i nie. Na razie słyszymy szum, to może Jelen nazywa się szumek. Dobra. Raczej nie będzie. Może ten jeleń nazywa się szumek i nie chciał nic powiedzieć. I zobaczcie. Eee. O. O. Eee. o, Widzicie, o taki dzień. Ej tam. Jeleniu. Jak sprzedawali te akcje. Ej tam jeleniu, dawaj tutaj. A tam jelenie ma. O, ośle jelenie szły. Także dobra, więc ten... też tutaj zobaczcie. Piraci wydają kolejną alfa, alfa wersję tutaj swoją. Zobaczcie jak wygląda już ich alfa tutaj w tym momencie. Akurat tutaj yy, trochę złączę coś tutaj podczas nagrywania, nie mam aż takiej tej grafy, ale zobaczcie, to będzie gierka do ustawek, właśnie są to bronie, różnego typu spluwy, jakieś klucze, klucze to nie, tam nie było wtedy takich, ale jakieś tam widły i, o miecze i na przykład taka ustawka będzie, jak już to będzie działało, to na przykład, ja chyba mam tam wyspę mi się wydaje, przy Norberta zapytać, bo tam jeszcze mogę rum zamrozić, żeby tam jeszcze mieć jakieś rzeczy, to wtedy na przykład będzie można zrobić jakiś w ogóle, nie wiem, turniej, konkurs, albo w ogóle takie spotkanie przy Morganie, o właśnie, przy Morganie, spotkanie przy tym, yy, przy Morganie i na przykład robić takie jakieś, nie wiem, mini cokolwiek, cokolwiek. Także ciekawe, co ciekawe. No i dobra, i tym akcentem kończę to, zaraz pojawi się tutaj ten okieneczko, tam gdzie ten film jest o niekończących się wojnach, niekończących się wojnach. Na razie, trzymajcie się, cześć!